Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Idźcie jeszcze za mną. O kilka kroków dalej spotkacie moją Najświętszą Matkę. Z sercem przenikniętym boleścią idzie naprzeciwko mnie z dwóch powodów. Najpierw, aby na widok swego Boga nabrać siły do cierpienia, potem, aby przez swą heroiczną postawę dodać swemu Synowi odwagi do dokończenia dzieła odkupienia. Pomyślcie o męczeństwie tych dwóch serc. Moja Matka miłuje przecież swego Syna nade wszystko. Nie tylko nie może Mu służyć, ale przeciwnie, wie, jak bardzo jej obecność powiększa moje cierpienia. Ja znowu na świecie najwięcej miłuję Matkę moją. I nie tylko, że nie mogę jej pocieszyć, ale żałosny stan, w którym mnie widzi, sprawia jej ból, podobny do mojego, ponieważ śmierć, którą ja cierpię w moim ciele, Matka moja nosi w swoim sercu. Ach, jej oczy nie mogą oderwać się ode mnie, a moje, zapruszone i zakrwawione, zatrzymują się na niej. Nie pada ani jedno słowo, ale ile mówią sobie nasze serca przy tym bolesnym spotkaniu. Wszystkie katusze mojej męki znała z objawienia Bożego. Kilku moich uczniów, chociaż z dala z obawy przed Żydami, usiłowało się też dowiedzieć o tym, co się działo, aby jej to donieść. Skoro tylko dowiedziała się, że wyrok śmierci został wydany, wyszła na moje spotkanie i nie opuściła mnie aż do chwili złożenia mnie w grobie. Matka Boża tak powiedziała do siostry Józefy. Od dzieciństwa miałam poznanie spraw Bożych i świadomość nadziei pokładanych w przyjściu Mesjasza. Dlatego, kiedy anioł zwiastował mi tajemnicę wcielenia i kiedy stwierdziłam, że jestem wybrana na Matkę Zbawiciela ludzi, serce moje, chociaż bardzo poddane woli Bożej, pogrążyło się w bólu. Wiedziałam bowiem, ile to małe boskie dzieci miało cierpieć. A proroctwo starego Symeona potwierdziło tylko moje matczyne niepokoje. Możesz sobie wyobrazić, jakie były moje uczucia, kiedy patrzyłam na piękność mego Syna, na Jego twarz, Jego ręce i nogi i całą Jego postać, wiedząc, jakim katuszom On będzie podlegać. Gdy całowałam Jego ręce, zdawało mi się, że moje wargi są już wilgotne od krwi, która kiedyś miała wytrysnąć z zadanych mu ran. Całując Jego nogi, w duchu widziałam je przybite do krzyża. Gdy gładziłam Jego prześliczne włosy, uprzytomniłam sobie, jak pokryje je krew i opasze cierniowa korona. Kiedy zaś w Nazarecie stawiał pierwsze kroki i wyciągnąwszy rączki biegł na moje spotkanie, nie mogłam powstrzymać łez na myśl o tych rękach rozpiętych na krzyżu, na którym miał umrzeć.